Well, thank you all for coming back. Dziękuję wam bardzo za powrót wasz tutaj. I pray that you enjoyed the first session. Przypomnę o tym, co mówiłem na początku pierwszej sesji. I do want to share this with you. Chciałem się podzielić z wami. That before my father died, że zanim mój ojciec umarł, he and I were able to reconcile our relationship. Mogliśmy pogodzić się, mogliśmy dojść do zgody. So the last few years of his life, więc kilka ostatnich lat jego życia, we were friends, byliśmy przyjaciółmi, we would talk on the phone often, rozmawialiśmy przez telefon bardzo często. He had moved away to another state, on się przeprowadził do innego stanu, but when he passed away, a kiedy umarł, I was able to officiate his funeral. Mogłem wziąć udział w pogrzebie. And it was about six, maybe 50 or 60 other pastors that came. I było tam około 50-60 innych pastorów, którzy przyszli na ten pogrzeb. And later they commended me. I powiedzieli mi, on how well their service was. Jak dobry był to, jaka dobra to była ceremonia. And even my mother. I nawet moja mama. And my brother were blessed. I mój brat byli błogosławieni. Because my mom was very hurt. Ponieważ moja mama była bardzo zraniona. And of course my brother did not have the same relationship with my dad that I did. I oczywiście mój brat też nie miał takiej relacji z moim ojcem, jak ja miałem. They actually got along very well together. Oni akurat się dogadywali bardzo dobrze ze sobą. So with my father's death, it was very emotionally difficult for them. I ta śmierć ojca była dla nich bardzo trudną, taką emocjonalną chwilą. And so I was able to step in and really serve my mother and my brother. I mogłem wkroczyć i usłużyć mojej mamie i mojemu bratu. During this difficult time in our lives. W tym bardzo trudnym okresie dla nich. Now I bring that up not in a sense of pride. I nie mówię to ze względu na to, żebym się jakoś chlubił tym. Or not being arrogant or bragging. Albo że jestem jakiś arogancki. But it's the power of healing. Ale jest to moc uzdrowienia. When you allow the Lord to heal your heart. Kiedy pozwalasz Bogu uzdrowić swoje serce. I was talking with your pastor yesterday. Rozmawiałem z naszym pastorem wczoraj. And I gave him an example. I dałem mu przykład. If my leg is broken, jeśli moja noga jest złamana, and I never let a doctor reset it, i nie pozwolę lekarzowi, żeby ją ustawił, eventually the pain would go away. W końcu ból odejdzie. But I will walk like this. Ale będę chodził, tak będę chodził. All my life I will be walking like this. Tak, całe życie będę tak dziwnie chodził. And I can never really run. I nie będę w stanie biegać. Because I wouldn't allow anyone to heal it. Bo nie pozwolę nikomu, żeby uzdrowił tą nogę. If my arm was broken, jeśli moja ręka jest złamana, and I never let the doctor reset it, i nie pozwolę lekarzowi, żeby ją ustawił, my arm would be like this, moja ręka będzie wyglądała w ten sposób, and if I want to drink some water, i kiedy będę chciał się czegoś napić, I have to do like this. Będę musiał zrobić coś właśnie takiego. Or I could never throw. Nie będę mógł nigdy rzucić. Simply because, po prostu dlatego, że I never let anyone reset it. Nie pozwoliłem nikomu ustawić tej ręki. But if I let the doctor reset my leg, ale jeśli bym pozwolił lekarzowi, żeby ustawił tą nogę, and give it time to heal, i dał czas, żeby się ona uzdrowiła, żeby się wyleczyła, then I can run. Będę mógł biegać. I can run. I biegać. And it would be as though it was never hurt. I to po jakimś czasie to będzie tak, jakby nie było żadnej kontuzji wcześniej, nie było żadnego urazu. We see professional football players, widzimy profesjonalnych piłkarzy, when they get injured, kiedy są kontuzjowani, they allow the doctor to work on them, pozwalają lekarzom, żeby pracowali nad nimi, and in 6 months or a year, i po 6 miesiącach czy po roku, they're right back on the football field, oni wracają na boisko, and many times it was as though they were never hurt, i wiele razy jest tak, jakby ta kontuzja nigdy się nie wydarzyła. So they could kick, mogą kopać, and they could throw, mogą rzucać, because they allowed the doctor to reset it. Ponieważ pozwalałem lekarzowi, żeby ustawił na nowo. But unfortunately, ale niestety, when our hearts get broken, kiedy nasze serce jest złamane, again, we don't allow anyone to heal it, nie pozwalamy nikomu, żeby pomógł je uleczyć. And unfortunately, i niestety, we try to do life with a broken heart. Często żyjemy z tym złamanym sercem. And we try to lead with a broken heart. Próbujemy przewodzić ze złamanym sercem. Now in Psalm 78, w Psalmie 78, verse 72, w wersecie 72, it tells us this, mówi nam to.
that David, że Dawid, he shepherded the children of Israel, shepherded the nation of Israel, był pasterzem narodu izraelskiego by two things. Poprzez dwie rzeczy. By the integrity of his heart, poprzez integralność swojego serca and the skill of his hands. I umiejętności swoich rąk. So, a leader needs two things. Więc lider potrzebuje dwóch rzeczy. You need a heart of integrity. Potrzebuje mieć takie zintegrowane serce. And you need hands of skill. I potrzebuje mieć umiejętności w rękach. Now I teach this course. I teach a course. Nauczam taki kurs. At the college level in the States. W koledżu w Stanach Zjednoczonych. And I ask this question always on the first night of class. I zawsze zadaję takie pytanie na pierwszym wieczorze w klasie. In most classes I have 40 to 60 pastors. I na większości zajęć mam od 40 do 60 pastorów. And occasionally a church leader. I raz na jakiś czas liderów kościołów. And I ask this question. I zadaję to pytanie. What is more important? Co jest bardziej istotne of the two. Z tych dwóch rzeczy? The heart of integrity, integralność w sercu or the hands of skill. Czy umiejętności w rękach? Every class, i w każdej klasie about 90%, 90% they say a heart of integrity. Mówią, że to chodzi o serce. There's always this 5 to 10%, ale zawsze jest te 5 do 10%, that always say, które mówią, że hands of skill, że te umiejętności się liczą bardziej. And it happens every class. I to się zdarza zawsze. And so I then began to ask them questions, why do they think the way they think? I zacząłem im zadawać pytania, dlaczego myślą tak, jak myślą. And every time, i za każdym razem, people make a selection. Ludzie wybierają based on their personality. W zależności od swojej osobowości. So after spending time with your pastor, więc po spędzeniu czasu z waszym pastorem, I recognize he and I are very similar in a lot of areas. Mogę rozpoznać, mogę stwierdzić, że w wielu aspektach jesteśmy tacy sami. We tend to be more task oriented. My dużo bardziej skupiamy się na zadaniach. And there's a significant portion of the population. Kiedy jest bardzo duża część społeczeństwa, that are more people oriented, która jest jakby zorientowana na ludzi. And we always answer that question, i zawsze odpowiadamy na to pytanie based on our personality, w zależności od swojej osobowości. The majority of people in the world, większość ludzi na świecie, they are people oriented, są zorientowani na ludzi, patrzą na ludzi. And about 3 to 10%, około od 3 do 10% are task oriented. Patrzą na zadanie. They're more likely to focus on getting things done. Bardziej się fokusują, bardziej się skupiają na tym, żeby zrobić pewne rzeczy. So when I ask the question, kiedy zadaję pytanie, which is more important, które, co jest bardziej ważne? Our heart of integrity, to serce versus hands of skill, czy umiejętności. Majority of people say a heart of integrity. Większość ludzi stwierdza, że to chodzi o serce. And I ask them why. I pytam ich dlaczego. And it's because they have to care about people. Ponieważ oni muszą się troszczyć o ludzi. They consider people. Rozumieć ludzi. They love people. Kochać ludzi. They are patient with people. Być cierpliwi wobec innych. And they want someone with a warm, caring heart. I oni potrzebują kogoś z takim ciepłym, troskliwym sercem. And after about 20 minutes of this conversation, i po 20 minutach takiej rozmowy, then I ask them a question. Zadaję im pytanie. Do you know someone that is loving and kind? Czy znasz kogoś, kto jest kochający i miły? Patient with everyone. Cierpliwy z każdym, wobec każdego. And a pleasure to be around. I taki stworzy taką otoczkę, że jest miło z nim przebywać. Yet they never get anything done. Ale nigdy nie są w stanie zakończyć żadnych zadań. They're so busy loving everyone. Są tak zajęci kochaniem, being sweet and kind, byciem miłym i przyjemnym, but they never get anything done. Ale nigdy nie mają nic zrobionego. They're always late. Są zawsze spóźnieni. There's always an excuse. Zawsze jest jakaś wymówka. They had to get a cat out of the tree. Zawsze muszą a cat out of the tree. Muszą zdjąć kota z drzewa. They always save the little puppy. Uratować jakieś zwierzątko na drodze. But they never get anything done.
ale nigdy zadania nie są wykonane u nich. And of course the class always laughs. I oczywiście taka grupa ludzi zawsze się śmieje. And then I go to the ones who chose number two. I potem zwracam się do tych, którzy wybrali tą drugą rzecz. And I ask them, why do you say hands of skill? I dlaczego wy wybraliście te ręce, które mają umiejętności? Because we have to get things done. Oni odpowiadają nam, bo my musimy mieć rzeczy zrobione, załatwione. The problem with people that focus on getting things done. Problem z tymi ludźmi, którzy się koncentrują na tym, żeby wykonać pewne rzeczy, is that they usually hurt so many people along the way. Jest to, że bardzo często zranili wiele ludzi podczas swojej podróży. And most of the time, i w większości przypadków to nie była ich intencja. You're just so focused on the task, oni są tak skupieni na zadaniu, that you're not conscious of how other people are experiencing you. Że nie zwracają na to uwagi, jak inni ludzie cię postrzegają, jakie mają doświadczenie z tobą. So how about if both were important? Więc co powiecie na to, że obie rzeczy są istotne? Now, remember when I first came tonight, pamiętam, że kiedy pierwszy raz przyszedłem tutaj właśnie dzisiaj, and I made a statement, I might offend you, kiedy powiedziałem takie zdanie, że mogę was obrazić, and I asked that you forgive me ahead of time, i poprosiłem was o wybaczenie z góry, I'm gonna make a statement, powiem kolejne zdanie, that it does not have the impact in America. It does not have the impact in America. To nie ma znaczenia w Ameryce. That it may have with you here in Poland. Ale może mieć tutaj z wami w Polsce. And that's because it's Adolf Hitler. I to Adolf Hitler. Adolf Hitler. Now, Adolf Hitler. Adolf Hitler was one of the greatest leaders. Był jednym z największych przywódców in the history of the world. W historii świata. Let me finish. Pozwólcie mi skończyć. He took a group of Germans. On wziął grupę Niemców, who had been destroyed, którzy byli zniszczeni, in the First World War, po pierwszej wojnie światowej, and he convinced them, i przekonał ich, they could take over the world, że mogą zająć cały świat. And he almost did it. I prawie to zrobili. Now my question to the class. I moje pytanie do klasy, do tej grupy ludzi. Did Hitler have a heart of integrity? Czy Hitler miał takie serce, takie integralne? Or did he have hands of skill? Czy miał ręce, w których były umiejętności? Now we all know he had hands of skill. Wiem o tym, że miał umiejętności. Because he had a wicked heart. Bo miał bardzo złe serce. Now, none of us ever want to be associated with Adolf Hitler. Oczywiście nikt z nas nie chce być porównywany czy utożsamiany z Adolfem Hitlerem. So even though I'm task-oriented, i nawet pomimo tego, że jestem zorientowany na zadania, I do my best to have a heart of integrity. Robię wszystko, co tylko możliwe, żeby mieć też taką właśnie integralność z ludźmi w sercu. And I want to show you now, i chcę wam teraz pokazać from the scriptures, z Biblii, from the life of David, z życia Dawida, the importance, powagę of having a heart of integrity. Posiadania serca takiego integralnego, takiej integralności z ludźmi. It's very important. To jest bardzo, bardzo ważne. That we lead, że przewodzimy with healed hearts. Z uzdrowionym sercem. When Jesus stood before his hometown, kiedy Jezus stanął przed swoim rodzinnym miastem, and he announced his ministry, i ogłosił swoją posługę, he made the statement. Powiedział takie zdanie. I'm sorry. He quoted Isaiah 61. He quoted Isaiah 61. On cytował Izajasza 61. And he said, i powiedział, the Spirit of the Lord is upon me. Duch Boży jest nade mną. To preach the gospel to the poor. Żeby głosić dobrą nowinę biednym. To heal the brokenhearted. Żeby uzdrawiać złamane serca. To set the captives free, żeby uwalniać więźniów, to bring recovery of sight to the blind, żeby uzdrawiać ślepych, and to set free those that have been bruised, i to set free those that have been bruised, bruised, złamanym sercem, złamanym sercem. Okay, so there were five categories of people that Jesus addressed. Pięć kategorii ludzi, do których Jezus mówił. The poor in spirit. Biedni w duchu, ubodzy w duchu. People that had given up hope. Ludzie, którzy nie mieli nadziei. The brokenhearted. Złamane serca. The captives, those held captive mentally. Więźniowie, ci tacy więźniowie bardziej mentalni. The blind. Ślepi. But that's not physical sight.
Ale to nie chodzi o taką fizyczną widoczność, wzrok. It's people who had a vision for their life once before. To są ludzie, którzy kiedyś mieli wizję dla swojego życia, but they've lost that vision, ale stracili tą wizję, because of life issues. Ponieważ przez różne sytuacje życiowe. And the fifth category of people, i piąta kategoria, are those that are bruised, to ci, którzy są ranni, those that poranieni, have been, those that have been crushed, ci, którzy są zmiażdżeni by life's calamities, przez różnego rodzaju życiowe sytuacje. Those that have experienced crucible moments. Ci, którzy doświadczyli takich, można by powiedzieć, takich krzyżowych sytuacji. We're talking about an event. Mówimy o wydarzeniach, that literally crushes you. Które naprawdę cię miażdżą. And so what we have to do, i co my musimy zrobić, is like David did, jak Dawid zrobił, because he went through some bone crushing moments. Ponieważ on przeszedł przez takie właśnie miażdżące kości sytuacje. And yet he used that to propel him into purpose and destiny. I mimo to użył te sytuacje do tego, żeby wypełnić swoje powołanie. So many of us, tak więc wielu z nas, we allow, pozwalamy life's difficulties, tym trudnym sytuacjom w życiu, to set us back, żeby odstawić nas na bok, or keep us stagnant, albo zatrzymać w jakiejś stagnacji, or we could, or we could allow it to propel us forward. Albo żeby te sytuacje spowodowały, że pójdziemy do przodu. So about for the next 30 or 40 minutes, przez najbliższe 30-40 minut, I want to talk to you about two things. Chciałbym powiedzieć wam o dwóch rzeczach. Integrity checks, sprawdzenie takiej integralności, and process events, i procesowanie wydarzeń. Can we bring that up on the screen? Mm-hmm. You have that one, the integrity checks and process events. Możemy to na wyświetlaczu, to będzie. It's the fourth slide. Oh, there it is. Okay. No. That's it. Czwarty slajd, to będzie. Yeah. Is that it? No. That's it. Tak, integrity tak, check, tak, process tak. Events. Mm-hmm. Okay. Yeah. I don't read Polish. You need to come over more often to Poland, then, you know. Peter said, I must come over more. Okay. W naszym kraju nawet dzieci mówią po polsku, to taki. So integrity checks. Can you read that for me? Próby spójności wewnętrznej. Testy, których Bóg używa do oceny prawdziwych intencji w celu ukształtowania charakteru. Pamiętaj, Bóg często działa w tobie, zanim zacznie działać przez ciebie. And process events? Wydarzenia w trakcie, wydarzenia opatrznościowe dotyczące ludzi i okoliczności, które powodują poważną zmianę w naszym życiu. Okay, so let's look first at integrity checks. Więc spójrzmy teraz na te próby spójności wewnętrznej. Okay, next slide, please. Następny slajd poprosimy. Okay, can you read that, please? 1 Samuel 17:17. W tych dniach Jesaj poprosił swojego syna Dawida, weź dla swoich braci efę tego prażonego ziarna i tych 10 bochenków chleba i pobiegnij z tym do obozu do braci. A tych 10 kawałków sera zanieś do wódcy oddziału. Sprawdź, jak się mają bracia i przynieś od nich jakieś wiadomości. Saul i twoi bracia, podobnie jak wszyscy Izraelici, stoją w Emek Ala, walczą z Filistynami. Okay, remember we said David had a heart of integrity. Kiedy mówimy, że pamiętacie, kiedy powiedzieliśmy, że Dawid miał takie właśnie serce integralne, takie skupione na ludzi. And when we first read these verses right here, i kiedy czytamy po raz pierwszy te wersety tutaj, it seems like a very simple request. Może to brzmieć jak bardzo takie proste zadanie do wykonania. But let's put this in the context of David's life. Ale spójrzmy na cały kontekst życia Dawida. So we looked at David as a little boy. Spójrzmy na Dawida jako małego chłopca. We already know he was the product of an adulterous relationship. Wiemy już o tym, że był jakby owocem takiej nieprawego związku. And we recognize that his father did not know that David was to be the next king. Wiemy dobrze o tym, że jego ojciec nie wiedział o tym, że Dawid może być następnym królem Izraela. Just like your parents probably did not see the gift in your life.
Tak samo jak prawdopodobnie może twoi rodzice nie widzieli darów w twoim życiu. David's parents did not see the kingly anointing in his life. Tak samo rodzice Dawida nie widzieli tego namaszczenia królewskiego nad Dawidem. So this situation of taking gifts to his brothers and the captain of the army. Więc ta sytuacja, kiedy on zanosi te prezenty dla swoich braci i dla kapitana armii. This came after. To się wydarzyło po tym, he was anointed to be king. Jak został namaszczony na króla. So this is the process. I mean, this is the sequence of events. Więc to jest kolejność wydarzeń. So David was anointed to be the next king. Dawid zostaje namaszczony, żeby być następnym królem. By Samuel the prophet. Przez Samuela proroka. In front of all of his family. Na oczach całej swojej rodziny. A little while later. I krótką chwilę później. Saul the king. Saul, król Saul. Had a demon spirit. Miał demonicznego ducha. And his servant suggested. I słudzy zasugerowali. That they find someone to play. Że znajdą kogoś, kto będzie grał. Someone that was very skillful with playing the harp. Ktoś, kto umiał bardzo dobrze grać z serca. To get the demon off of Saul. Żeby wygonić demona z Saula. So David was the one invited into the palace. Więc Dawid był tym, który został zaproszony do pałacu. But I want you to notice this process. Ale chciałem, żebyście znali ten proces. The oil was poured on David. Olejek został wylany na Dawida. He's now the new king. On nie jest jeszcze nowym królem. But he had to go back and take care of the sheep. I jest wysłany do tego, żeby pilnować owce. When I was licensed as a minister, kiedy ja dostałem jakby licencję, kiedy zostałem liderem, it was during a ceremony. I prowadziłem pewną ceremonię. Where we had a guest speaker. I mieliśmy gościa, mówcę. And I was the one that would carry his bags. Ja byłem tym, który niósł jego walizki. I was assigned to help him. Ja zostałem przydzielony do tego, żeby mu pomóc. During our conference. Podczas tej konferencji. And so it was during one of the sessions. I podczas jednej z sesji. My pastor and others called me up. Mój pastor zawołał mnie. Me and my wife. Mnie i moją żonę. We got on our knees. Uklękliśmy. They laid hands on us. Położyli ręce na nas. They prayed over us. Pomodlili się o nas. They had us stand up. I powiedzieli, żeśmy wstali. We turned to the congregation. Odwróciliśmy się do ludzi. And everyone clapped. I każdy klaskał. People were standing up. Ludzie wstawali. And they were cheering us. I pocieszali nas i radowali się z nami. They gave me a certificate. Dali mi certyfikat. That said that I'm a minister of the gospel. I powiedzieli, że certyfikat, na którym pisało, że jestem sługą Ewangelii, że głoszę Ewangelię. And when they gave me the certificate, i kiedy dali mi ten certyfikat, the people cheered even more. Ludzie nawet cieszyli się jeszcze bardziej. The church seats about 1,300. To był kościół, gdzie było około 1300 krzeseł. The church was full. I ten kościół był pełen. Everybody was excited. Każdy był podekscytowany. I was now a minister. Ja byłem nowym liderem. And I had to go sit down. I musiałem iść i usiąść. And I took the guest speaker's bag. Wziąć walizki naszego gościa, który usługiwał. And I continued to take care of him. I dalej kontynuowałem posługę mu. For the next 2 days. Przez najbliższe dwa dni. That even though I was a minister. Nawet pomimo tego, że byłem tutaj namaszczony na przywódcę, na lidera. And I was recognized in front of the congregation. I rozpoznany przez cały kościół. I had to go back. Musiałem wrócić and keep serving i służyć in the same position w tej samej pozycji, that I had, którą miałem before I was anointed. Zanim zostałem namaszczony. It did not bother me, i mnie to nie obchodziło, because I knew the life of David. Ponieważ znałem życie Dawida. And it's the way God develops leaders. I to jest taki to jest sposób, w jaki Bóg wybiera liderów. Just because you get recognized, to, że zostałeś rozpoznany, maybe in front of everyone. Może na oczach wszystkich ludzi dookoła. You can get a certificate. Możesz dostać piękny certyfikat. Or something else may happen. Albo coś innego jeszcze może się wydarzyć. It does not necessarily mean. To niekoniecznie znaczy. That is your time. Że to jest twój czas. And so for David. I więc dla Dawida. He was anointed. On był namaszczony. But he had to go back and take care of the sheep. Ale musiał wrócić i zająć się owcami. A little while later. Chwilę później. He was called to serve Saul. Był wezwany, żeby służyć Saulowi. The very man whose place he was to take. I służyć
człowiekowi, którego miejsce on miał zająć. My question to you. Moje pytanie do ciebie. Does it take a hand of skill? Czy to wymaga umiejętności? Or a heart of integrity? Czy serca integralnego takiego? To serve effectively. Żeby służyć efektywnie. The person you're going to replace. Osobie, którą będziesz zastępować. How do we behave? Jak my się zachowujemy? Towards someone. Wobec kogoś. Who's lost anointing? Kto stracił namaszczenie? Who God is going to remove? Kogo Pan Bóg będzie odsuwał? Can we honor them? Czy możemy ich honorować w jakiś sposób, uczcić? Later when I was called to pastor. Later when I was called to pastor. Później kiedy ja zostałem pastorem. To go and start my own church. I rozpoczęliśmy budowę kościoła. A lady comes to me. Kobieta przychodzi do mnie. And she told me. I powiedziała mi. That I am now equal with my pastor. Powiedziała mi, że ja teraz jestem równy z moim pastorem. She meant well. Chciała dobrze. But that's not true. Ale to nie jest prawda. I knew better. Ja wiem lepiej. And you have to learn who to listen to. Musisz zwrócić uwagę na to, kogo słuchasz. Sometimes God will allow us to have an integrity check. Czasami Pan Bóg będzie chciał zrobić nam taki test. To see if we will, to see if we will remain humble. Żeby sprawdzić, czy zostaniemy, będziemy nadal pokorni. So David had gone into the palace. Więc Dawid idzie do pałacu. And he played that harp so well. I gra na harfie tak dobrze, that Saul said, że Saul mówi, I'm gonna make you my armor bearer. Że uczynię cię moim giermkiem, osobą, która będzie nosiła moją zbroję. So David was so humble, więc Dawid był tak pokorny, that he got a promotion. Więc że został jakby dostał awans. Now scripture tells us, Biblia nam mówi, that promotion comes from the Lord. Że awanse pochodzą od Boga. So we ought to just wait for the Lord. Więc my musimy czekać na Boga. And not try to push ourselves. A nie starać się pchać sami. It was during COVID in 2020. To było podczas pandemii COVID-u w 2020 roku. When I was isolated in my home, kiedy byłem wyizolowany w moim domu, that the Lord spoke to me, Bóg powiedział do mnie, and he said, i powiedział, you are going to go to Eastern Europe. Będziesz podróżował do wschodniej Europy. I didn't know anyone in Eastern Europe. A ja nie znam nikogo w wschodniej Europie. But years before, ale lata wcześniej, I had met Pastor Michel. Poznałem pastora Michela in South Africa. W południowej Afryce. I stayed humble. Ja czekałem pokornie. And one day he reaches out to me. I pewnego dnia on się kontaktuje ze mną. And we reconnect. I nawiązujemy z powrotem ze sobą kontakt. And I said, where are you? I się pytam go, gdzie jesteś? He said, in Poland. On mówi, w Polsce. I said, what are you doing? Co robisz? He told me. On odpowiada. He said, what are you doing? On się pyta mnie, co ty robisz? A ja mu mówię. And we had the same vision. I mieliśmy tą samą wizję. And sometimes, i czasami, when you get a vision, kiedy masz wizję, it doesn't mean it's for now. Ona nie jest na teraz, na ten moment. The vision can be for an appointed time. Ona może być na pewien wyznaczony czas. So between the time where you are, więc pomiędzy tym czasem, kiedy jest pomiędzy teraz and the vision which God has given you, i tym czasem, na kiedy jest wizja, którą otrzymałeś od Boga, you still must serve faithfully, musisz wytrwale i pokornie służyć in the place that God has called you. W miejscu, w którym Bóg cię powołał. So here's David. Więc tu mamy Dawida. He's playing the harp. On gra na harfie. And now he's the armor bearer. I nosi zbroję. And Saul goes to war against the Philistines. I Saul wyrusza na wojnę przeciwko Filistynom. And the Bible is silent. I Biblia milczy. But for some reason, ale z jakiegoś powodu, David is back with the sheep. Dawid jest z powrotem z owcami. But Saul is with the army. Ale Saul jest z armią. And David is the armor bearer. A Dawid jest giermkiem Saula, który nosi jego zbroję. But he's back with the sheep. Ale on jest z powrotem z owcami. So we think, więc my myślimy, when God calls me, kiedy Bóg mnie wzywa, I'm gonna go straight up. Idę prosto, od razu. But we see when God called David, ale kiedy widzimy, że kiedy Bóg wezwał Dawida, he stepped back to the sheep, on wrócił do owiec. He stepped to the palace,
On wrócił do pałacu. Then he's back with the sheep. I potem z powrotem do owiec. God, what are you doing? Można by zapytać, Boże, co ty robisz? It's an integrity check. I to jest taki tekst spójności w sercu. Will you still love God? Kiedy ciągle kochamy Boga, even when you're confused, nawet kiedy jesteś zagubiony about what's happening in your life, w związku z tym, co się dzieje w twoim życiu, in March 2020, I was in Hawaii. Byłem na Hawajach. That's paradise in America. To jest taki raj w Ameryce. It's a tropical island. Wyspa tropikalna. The water is warm. Woda jest ciepła. It's clear. Czysta. It's beautiful. Jest piękna. I'm with a group of pastors. Jestem z grupą pastorów. And we have more momentum in our church. I mieliśmy taki moment w naszym kościele. Than ever before. Jak nigdy wcześniej. We're baptizing. Chrzcimy. People are joining. Ludzie przychodzą, dołączają do kościoła. We have mission teams going out. Mamy grupy misyjne wyruszające. We moved into a new building from a school. Przenosimy się do nowego budynku. And I'm in Hawaii. A jestem w Hawajach. And God is speaking to me. I Bóg do mnie mówi. And I'm talking to other pastors. I mówię do innych pastorów. We're very excited. Jesteśmy bardzo podekscytowani. And one day I go to lunch. I jednego dnia idę na lunch. And on the news. I w wiadomościach. It says they're shutting down America. Mówią, że zamykają całą Amerykę. I'm like, no. A ja mówię, nie. I have momentum. To jest ten moment, to jest mój moment teraz. We have excitement. Jesteśmy podekscytowani. I can't stop now. Ja nie mogę się teraz zatrzymać. But then I remember David. Ale wtedy pamiętam o Dawidzie. He went back. A on się cofnął. He went forward. Potem poszedł do przodu. He went back. Potem znowu się cofnął. And I never lost hope. I ja nigdy nie straciłem nadziei. It was an integrity check. To był taki test. Well, I still believe. Czy ja nadal wierzę? Even though I disagree with my government. Nawet jeśli się nie zgodzę z moim rządem. So here's David. Więc tu jest Dawid. Back with the sheep. Z powrotem z owcami. And his father says. Jego ojciec mówi. Take this bread. Weź ten chleb. To your brothers. Dla swoich braci. And this is what he did. I to jest to, co robi. He did that. Robi to. He took the bread. Wziął chleb. To his brothers. Do swoich braci. Next slide, please. And pay attention to verse 20. Następny slajd poprosimy. Dawid wstał wcześnie rano, powierzył owce stróżowi, wziął ze sobą zaopatrzenie i poszedł, jak mu polecił Jesaj. A gdy przybył do obozowiska, wojsko, które wyszło w szeregu, wzniosło okrzyk do boju. Izraelici i Filistyni stanęli w szeregach naprzeciw siebie. Dawid przekazał to, co przyniósł pod opieką stróża, a potem pobiegł do szeregu, tam odszukał braci i zapytał, jak się mają. So I want you to look at verse 20. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę na werset 20. And look at verse 22. I na 22. Verse 20. Werset 20. And also verse 22. I 22. So in verse 20, w wersecie 20, David leaves the sheep with someone else. Dawid zostawia owce z kimś innym. Jesus said, Jezus powiedział in Luke chapter 16, w Łukasza rozdziale 16, we must be faithful, musimy być wierni in what belongs to another man. Z tym, co należy do innego człowieka. So David, even though he was the new king, i nawet jeżeli Dawid był namaszczonym nowym królem, he still left the sheep, ciągle zostawił owce, his father's sheep, jego, owce jego ojca, in the care of someone else. Pod opieką kogoś innego. He did not neglect his responsibilities. On nie zapomniał o swojej odpowiedzialności za te owce. Now the things that he had been given, i te rzeczy, które on otrzymał, we look in verse 22, patrzymy na werset 22, he found someone, znalazł kogoś, to take care of those things also. Żeby zająć się tymi rzeczami również. He did not neglect his responsibilities. On nie zapomniał o swojej odpowiedzialności. Even though they were responsibilities, even though they were duties, even though they were duties, nawet jeśli to były jakieś zadania, that were not part of him being the king. Które nie były jakimiś takimi królewskimi zadaniami. Sometimes we become full of ourselves. Czasami jakby jesteśmy przepełnieni samymi sobie. And it's so important, i to jest bardzo ważne, that when we have an opportunity, że kiedy mamy okazję, that we steward well, that we manage well, że kiedy the things that we've been given, dysponujemy tymi rzeczami, które otrzymaliśmy w dobry sposób, because all it is a test.
Bo to wszystko jest test. So I want you to think for a moment. Chciałbym, żebyście pomyśleli przez chwilę. Where in your life? Gdzie jesteście w swoim życiu? Have you not been operating in integrity? I nie wykonywaliście tych rzeczy tak spójnie. In the Old Testament. W Starym Testamencie. This word integrity. Ta spójność. In Hebrew. U Hebrajczyków. The original language of the Old Testament. W oryginalnym języku Starego Testamentu. This word integrity. Słowo integralność. It also means to finish what you start. Również znaczy, żeby zakończyć to, co się zaczęło. And sometimes we don't finish what we start. I czasami my nie kończymy tego, co zaczęliśmy. Because someone has offended us. Ponieważ ktoś nas obraził. They did not acknowledge us. Nie zauważył nas. I'll give you an example. Dam wam przykład. Earlier the team was up singing. Wcześniej zespół tutaj był i śpiewał. And the brother that was here singing with the guitar. I ten brat, który tutaj stał i śpiewał i grał na gitarze. He took the harmonica. Wziął harmonikę. And he began to play. I zaczął grać. And he did a great job. I zrobił to świetnie. But what if no one ever acknowledged him? Ale co, gdyby nikt go nie zauważył w tym? After a few months. Po kilku miesiącach. He may never use that harmonica again. Może nigdy więcej by nie użył tej harmoniki. Simply because. Tylko dlatego. No one acknowledged him. Nikt go w tym nie zauważył. But it's a gift God gave him. Ale to jest dar, który Bóg mu dał. And about 9 months from now. I 9 miesięcy później od dzisiaj. Someone's gonna come through the doors. Ktoś przyjdzie przez te drzwi. Take a seat. Usiądzie. Hear him play the harmonica. Usłyszy go grającego na tej harmonice. And ask him to be on their recording. I poprosi go o to, żeby był na ich nagraniu. And he can get paid a lot of money. I może dostać dużo pieniędzy za to. Or maybe meet someone. Albo kogoś pozna. That can also help advance his career. Kto może pomóc w jego karierze. And this is what happens with a lot of us. I to jest to, co się dzieje u wielu z nas. Because we don't have hearts of integrity. Ponieważ nie mamy takiego serca integralnego. Meaning we will not finish what we start. Może nie zaczynamy, nie kończymy tego, co zaczęliśmy. We will not be fruitful with the gift God has given us. I może nie byłem owocny z tymi darami, które Pan Bóg mi dał. And then we'll miss out on what God has for us. We will miss out on what God has for us. Jakby nie zauważymy tego, co Bóg nam dał, co oczekuje od nas. And I even when Margaret was singing. I nawet kiedy tutaj Margaret śpiewała. I leaned over and told my wife. Pochyliłem się i powiedziałem mojej żonie. I said, she really sounds good. A ona naprawdę dobrze brzmi. And she could easily get offended also. Ona również mogłaby być obrażona. Because if my wife and I leave next week and go back to the United States. Ponieważ ja i moja żona wrócimy za tydzień do Stanów Zjednoczonych. And I would say to her husband, thank you for putting this conference together. I powiem jej mężowi, dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. I say thank you to Pastor Janusz, thank you for putting this conference together. Powiem pastorowi Januszowi, dziękuję za tą konferencję. And if I don't say anything to you. I jeśli ja jej nie powiem czegoś. She could easily get offended. Ona może się obrazić. He only likes men. On lubi tylko mężczyzn. He doesn't appreciate a woman. On nie docenia kobiet. He's a sexist pig. On jest seksistą. The enemy will put that thought in her mind. The enemy will put the thought in her mind. Wróg będzie wkładał jej to do głowy. And all of a sudden. I nagle. What is not really there. To, co tam naprawdę nie jest. She will pull it out of the air. Jakby weźmy to z powietrza. Put it into her heart. Włoży to do serca. Develop a belief about me. Takie rozwinie taką otoczkę jakby wokół mnie, o mnie. And live the rest of her life. I będzie żyła resztę swojego życia. With that mind. Z tą rzeczą w głowie. What you don't know. Ale czego nie wiesz. Is that I thought. Że ja myślałem. Because we have an annual conference. Ponieważ będziemy mieli naszą roczną konferencję in the New Day Global Network, w New Day Network. Last year we were in Cape Town, South Africa. W zeszłym roku byliśmy w Cape Town w RPA. And hundreds of people came. I setki ludzi przyszły. This year we're going to be in Brazil. W tym roku będziemy w Brazylii. And then next year we're going to be in Paris, France. W następnym roku będziemy w Paryżu. And I thought when I heard you, I pomyślałam o tym, kiedy cię usłyszałem. It would be good for her to sing in Brazil.
że byłoby świetnie, gdybyś zaśpiewała w Brazylii. But because I didn't say anything to her, ale ponieważ ja nic nie powiedziałam do niej, the enemy can get in her mind, wróg może dostać się do jej umysłu and tell her something different than what I'm actually feeling, i powiedzieć zupełnie coś innego niż to, co ja tak naprawdę poczułem. And she will end up, she will not like me. I ona mnie nie będzie lubić. She will tell her husband, don't work with me. Powie swojemu mężowi, nie pracuj z tym człowiekiem. She will tell pastor, don't bring him back. Powie pastorowi, nie sprowadzaj go z powrotem. All because tylko dlatego, I didn't acknowledge her singing. Że nie zauważyłem jej podczas tego śpiewania, że that's, nie that's not uceniłem. That's not a heart of integrity. I to nie jest właśnie takie serce wrażliwe, czułe. So integrity is this. Ta integralność jest, czym jest ta integralność? Will you behave appropriately? Czy będziesz zachowywał się odpowiednio? In every situation. W każdej sytuacji. Will you trust God? Czy będziesz ufał Bogu? Even though pomimo things look strange. Że sytuacja wygląda dziwnie. Even though pomimo things don't look fair. Że rzeczy nie wyglądają sprawiedliwie. So a heart of integrity. Więc serce takie integralne, so important to spójne, have, jest tak bardzo ważne, żeby mieć as a leader, jako lider. And God will allow integrity checks. I Bóg pozwoli na te testy takiej integralności, na te testy tej spójności. These moments in life, poprzez momenty w życiu, to see what's really in your heart. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę jest w twoim sercu. Now let's talk about process events. Więc pomówmy troszeczkę o procesowaniu wydarzeń w życiu. Can we have the next slide, please? Shall I read? Yes, please. Wydarzenia w trakcie procesu. Ciężkie doświadczenia. Pomyśl o oszczepach i siklach. Zdolności adaptacyjne. Jak dobrze osoba reaguje na ciężkie doświadczenia? Wysoki poziom zdolności adaptacyjnych pomaga przywódcom szybko i mądrze reagować na ciągłe zmiany. So let's talk about these crucible experiences. Porozmawiajmy o tych ciężkich, trudnych doświadczeniach. Now we're going to talk about some javelins, you know, the spears where we throw javelins. Będziemy mówili tutaj o szczepach. And we're going to talk about a city called Ziklag. I będziemy mówili o mieście Ziklag. Now I want to talk to you as leaders. Mówię do was jako do liderów about something we all need to possess, o czymś, co każdy z nas musi posiadać, and it's called adaptive capacity. I nazywa się to zdolności adaptacyjne. Now, remember I talked to you about Jesus? Pamiętacie, mówiłem do was o Jezusie, and those five categories, pięciu kategoriach of people that he's come to minister to, o pięciu kategoriach ludzi, dla których Jezus przyszedł usługiwać. And that's in Luke chapter 18. I kiedy spojrzymy na Ewangelię Łukasza, rozdział 18. And he talks about those that have been bruised. I on mówi o tych, którzy są zranieni. And bruised means to be crushed by life calamities. I to znaczy, że to są ludzie, którzy są jakby zmiażdżeni przez różnego rodzaju życiowe sytuacje. Now God will allow a process event. Bóg będzie pozwalał na pewne sytuacje w naszym życiu. And something I've learned to do. I coś, co się nauczyłem robić. I'm not perfect. I nie jestem idealny w tym. But remember I told you about Hawaii. Ale pamiętacie, kiedy powiedziałem o tych Hawajach? And remember I told you about the COVID when it was announced that everything was shut down. I pamiętacie, kiedy powiedziałem wam o COVID-zie, że zostało ogłoszone to, że wszystko jest zamykane? I had to exercise adaptive capacity. Ja musiałem przetestować swoje zdolności adaptacyjne. And that's really my ability. I to jest moja taka zdolność, to respond during times of difficulty. Żeby odpowiadać w trudnych sytuacjach. And so we as pastors and leaders, więc my jako pastorzy i liderzy, there's always constant change. Jest ciągła zmiana. See, here's the one thing about ministry. To jest jedna rzecz taka o służbie. There's no one way to do it. There's no single way to do it. To nie ma jednego sposobu na wykonywanie tej służby. So you all have come out of communism. My przeszliśmy tu w Polsce przez komunizm. I've never been in communism. Ja nigdy nie byłem w komunizmie. But none of you have experienced racism like I have. Ale nikt z was nie doświadczył rasizmu, jaki ja doświadczyłem. We all have problems. My wszyscy mamy problemy. Every country is different. Każdy kraj jest inny. Every culture is different. Każda kultura jest inna. But one thing that is consistent. Ale jedna rzecz, która jest stała. Every culture has problems.
Każda kultura ma problem. Każdy kraj, każda nacja ma problem. Every country goes through something. Każdy kraj przez coś przechodzi. Things are always shifting and changing. Rzeczy się zmieniają, zmieniają kierunki. So we have to be able to adapt. Więc musimy nauczyć się adaptować. Next slide, please. Can you read this one? Tak Dawid przybył do Saula i służył w jego najbliższym otoczeniu. Saul zaś bardzo go polubił i uczynił Dawida swoim przybocznym. Saul przesłał też do Jesaja wiadomość. Proszę, niech Dawid stawia się do służby w najbliższym mi otoczeniu, bo zyskał moją przychylność. Okay, I talked to you earlier about this. Powiedziałem o tym wcześniej. When David became the armor bearer, kiedy Dawid został giermkiem Saula, and Saul liked him so much, i Saul tak bardzo go lubił, he asked for David to stay with him, że poprosił ojca Dawida, żeby Dawid mógł zostać z nim. But it didn't happen that way. Ale to się nie wydarzyło w ten sposób. What if pastor asks you to do something, kiedy pastor prosi cię, żebyś coś zrobił, and it's very clear, jest w bardzo prosty, przejrzysty sposób, but then it doesn't work out that way. Ale to nie działa w ten sposób. Will you stay committed? Czy będziesz ciągle zaangażowany? Now go to the next slide, please. Następny slajd. Okay. Go ahead. Dawid zaś był najmłodszy. Za Saulem pociągnęli trzej najstarsi. Co do Dawida, bywał on przy Saulu i wracał, aby paść owce ojca w Betlejem. Now David went back and forth. Dawid wracał w jedną i w drugą stronę. This is a process event in his life. Jest pewien proces w jego życiu. Now I'm going to show you another process event in a moment. I zaraz pokażę wam następny za chwilę. And I pray you listen to me. I modlę się, żebyście słuchali mnie teraz. You remember earlier when I had you the ground number four people come here? Pamiętacie wcześniej, kiedy mieliśmy tutaj grupę ludzi przed sceną? And when I opened this event up in prayer, I asked the Lord that everyone will be able to hear the word of God. I kiedy zaczynałem na początku modlitwą i prosiłem Boga o to, żeby pozwolił nam, każdemu z nas, otrzymać słowo od Boga. This is so important. To jest bardzo ważne. Because God will allow you to experience some things. Ponieważ Bóg będzie pozwalał, żebyś doświadczył pewnych rzeczy. And once you get through that, i kiedy przez nie przejdziesz, you go, whoo, I'm glad I made it through. Powiesz, całe szczęście, udało się. But later on it's going to be something bigger. Ale później będzie coś większego. And even heavier. I jeszcze cięższego. And even more difficult. I może jeszcze trudniejszego. So it's like picking up weights. To jest jak podnoszenie ciężarów. And I think you do things in kilograms. Tak, że u nas w kilogramach. I would say 160 kilograms. Is that 160 heavy? Kilogramów. Yes, that's heavy. Oh, that's heavy. Okay. Not for you, of course. Okay. To się, czy 160 kg to dużo? Ja powiedziałem, że tak, ale nie dla niego oczywiście. Okay. So you can pick up 160. Możesz ponieść 160 kg. But the calling on your life, ale to powołanie nad twoim życiem, is for you to be able to pick up 320. Jest, aby podnosić 320 kg. You don't go from zero. Nie idziesz od zera to 320. Do 320 kg. You go a little bit at a time. Ty podnosisz troszkę więcej za każdym razem. So David is anointed to be the king. Więc Dawid został namaszczony, żeby być królem. His destiny is his is the palace. Jego przeznaczenie to jest pałac. Where he becomes king. Gdzie on zostaje królem. But God has to get him ready for that. Ale Bóg musi go przygotować do tego. That heart of integrity. Ta integralność sercu. There's character development that's needed. Jest pewien rozwój jego charakteru potrzebny and do this tego. Is a process that happens over time. I to jest pewien proces, który się odbywa z upływem czasu. Hands of skill is necessary also. Umiejętności w rękach też są bardzo istotne. And it's going to happen over time. I one też przyjdą z czasem. The reason God allowed David to be born. Powód, dla którego Bóg pozwolił, aby Dawid się narodził, to two parents who would reject him, poprzez dwoje rodziców, którzy go odrzucili, and to brothers who were jealous of him, i braci, którzy byli zazdrośni o niego. If David could not handle the pressure of that family, jeśli Dawid nie byłby w stanie znieść presji w tej rodzinie, how is he going to handle the pressure of being king of a whole nation? Jak on by mógł znieść presję bycia królem całego narodu? Proverbs 24:10 20:14 says if you faint in a day of adversity,
If you give up in a day of adversity, jeśli się mówi, że jeśli się poddamy w trudnościach, your strength is small. Twoja siła jest mała. So God wants you to be able to endure adversity. God wants you to... Bóg chce, żebyśmy przechodzili przez te trudności. And so he gives you he allows you to have a little at a time. I pozwala ci, abyś miał przechodził przez to po trochu za każdym razem. So before I could oversee 40 churches, więc zanim ja mogłem, zanim doszedłem do momentu, w którym usługuję dla 40 kościołów, I had to serve faithfully, musiałem wiernie służyć in a ministry, w służbie, that was overseen by a man, która była nadzorowana, who was very task oriented, przez człowieka, który był bardzo zadaniowy. And was more interested in getting ministry done, i był bardziej zainteresowany tym, żeby zrobić pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy były wykonane, than he was in my well-being. Niż był zainteresowany tym, czy ja się mam dobrze. But the reason I was able to endure, ale powód, dla którego byłem w stanie przetrwać, is because what I'm teaching you now, jest, ponieważ uczę was teraz, is I've learned from studying this. I nauczyłem się tego właśnie ze studiowania tego ze słowa. So when I was experiencing a process event, kiedy ja doświadczałem tych sytuacji w życiu, przez które musiałem przejść, I knew it was in purpose for what God had called me to do. I widziałem tą, ten cel, do którego Pan Bóg mnie kieruje. When God first called me, kiedy Bóg pierwszy raz mnie wezwał, I was on a mission trip, byłem na misji, my very first one, bardzo pierwszej, and God spoke to me, i Bóg powiedział do mnie, through a vision, poprzez wizję, of pszczoła, insect, a bee, okay, pszczoła, and a moth, butterfly, ćma, mm-hmm, ćma, and a chameleon, a lizard, i taka kameleon. Chameleon, yeah, okay. Chameleon. Okay. I know Polish. So, I understood what the vision meant. Ja rozumiałem, co ta wizja ma, co to znaczy. The bee goes from flower to flower to flower to flower to flower. Pszczoła lata od kwiatka do kwiatka do kwiatka do kwiatka. Taking pollen and feeding the flowers. Zbierając nektar i przenosząc to między kwiatkami. The moth comes out of the dark. Ćma wylatuje z ciemności. And into the light. Do światła. And the chameleon, i kameleon, he changes colors, zmienia kolory, based on his environment, w zależności od otoczenia. And I understood, ja zrozumiałem, that God was going to have me, że Pan Bóg, going from country to country to country, poprosi mnie o to, żebym podróżował od kraju do kraju do kraju, bringing people out of the dark, wyciągając ludzi z ciemności, and into the light, do światła, and I was going to be like a chameleon. I przez cały czas będę musiał być jak kameleon. I was going to be in different denominations. Będę w różnych denominacjach. And around different races. I z różnymi rasami. And that was 20 years ago. I to było 20 lat temu. But after my calling, ale potem jak Pan Bóg mnie wezwał, I had to serve in an environment, miałem pewne otoczenie, w którym służyłem, where I had a lot of integrity checks, i miałem wiele takich testów w swoim and a lot życiu, of process events, i wydarzeń. Because if I could not manage being on staff at a church, bo jeśli nie byłbym w stanie służyć w jednym kościele, how will I be able to oversee 40 churches on 5 continents? Jak mógłbym opiekować się 40 kościołami na 5 kontynentach? If you can't be faithful in a little, jeśli nie jesteś w stanie być wiernym z małym, how is he going to trust you with the much? Jak Bóg może powierzyć ci dużo? If I'm upset with God, jeśli jestem rozżalony na Boga, and I quit in a day of adversity, i uciekam, kiedy przychodzi jakaś trudność, and remember I told you integrity, i pamiętacie, kiedy mówię o integralności, means to finish what you start, że to znaczy, że żeby kończyć to, co się zaczęło, so I have to understand, muszę rozumieć, that even though I'm having a difficult time, że nawet kiedy mam trudny czas, God is still with me, Bóg jest cały czas ze mną, God still loves me, Bóg cały czas mnie God kocha, still cares about me, Bóg cały czas się mną opiekuje, he will never leave me,
I on cię nigdy nie opuści. He will never forsake me. On nigdy o tobie nie zapomni. He is for me and not against me. On jest dla mnie, a nie przeciwko mnie. He is my rear guard. On jest moim strażnikiem. His angel is encamped around about me. Jego aniołowie są wokoło mnie. No weapon formed against me will prosper. Żadna broń przeciwko mnie nie zostanie użyta. His angel is going before me. Jego aniołowie idą przede mną. To make crooked paths straight. Żeby uczynić zawiłe ścieżki prostymi. To make hills and valleys level. Żeby wyprostować góry i doliny. I know he cares about me. I wiem, że on się o mnie troszczy. So when I don't understand, więc kiedy ja nie rozumiem, I just have to have faith. Ja po prostu muszę mieć and wiarę. I have learned this, i się nauczyłem tego. And I teach this everywhere. I nauczam tego wszędzie. The presence of adversity, obecność trudności does not mean the absence of God. Nie oznacza nieobecności Boga. The presence of adversity, obecność trudności, does not mean the absence of God. Nie oznacza, że Boga nie ma. The presence of adversity, obecność trudnych sytuacji, does not mean the absence of God. Nie znaczy, że Boga nie ma. So I can have a crucible experience, więc mogę mieć naprawdę taką miażdżącą, trudną sytuację. And I have to remind myself, i muszę przypominać sobie, that I can do all things, że mogę czynić wszystko, through Christ Jesus who strengthens me. Przez Jezusa Chrystusa, który I have mnie to hold on to the scripture, muszę się trzymać słowa and what it says about me. Tego, co ono mówi o mnie. So even if my mother and my father, i nawet jeżeli moja mama i mój tata have forsaken me, zapomnieli o mnie, porzucili mnie, God will take me up. Bóg mnie podniesie. No weapon formed against me, nie ma takiej broni przeciwko and mnie. And weapons might be formed against me, i może one będą gdzieś wystawione przeciwko mnie, but they're not gonna prosper. Ale one nie będą prosperować. So for David, więc Dawid, he gets anointed to be king, zostaje namaszczony, żeby być królem. He doesn't go to the palace, nie idzie do pałacu. He goes back to the sheep, wraca do owiec. Then he gets invited into the palace, więc potem jest zaproszony do pałacu. He gets a promotion to armor bearer, dostaje nawet awans. Now he's back with the sheep, ale potem znowu wraca do owiec. Then he gets called back to the palace, i potem znowu wraca do pałacu. Then he's back to the sheep, i potem znowu wraca he do owiec. He gets called back to the palace, i znowu do pałacu. Now he's back with the sheep, i znowu z he gets called back to the palace, i znowu do pałacu. Now he's back with the sheep, i znowu do owiec. For most of us, dla większości z nas, that would drive us crazy. Pewnie byśmy zwariowali. But God will allow, ale Bóg pozwoli, a process event, aby takie wydarzenia, to see if you have, miały miejsce w naszym życiu, a heart of integrity, żeby wykreowało w nas właśnie taką integralność w naszym you sercu. Are not born with a heart of integrity. My nie urodziliśmy się z takim sercem. It's something that's developed. To jest coś, co musi się rozwijać w nas. And unfortunately, i niestety, it's developed during adversity. I to się dzieje poprzez właśnie takie trudne sytuacje. So I have learned. I have learned. Ja się nauczyłem. When I find when I'm in adversity, kiedy byłem właśnie w trudnych sytuacjach, God is developing my heart of integrity. Bóg właśnie pracował nad moim sercem. Next slide, please. Let's talk about another process event. Już następnego dnia za sprawą Boga, tylko sprawdzę, czy to tak. Już następnego dnia za sprawą Boga spoczął na Saulu duch zły, także prorokował, szalał u siebie w domu. Dawid jak zawsze grał przy nim na strunach, a Saul siedział z włócznią w ręku. Nagle Saul rzucił włócznią, bo pomyślał, przygwożdżę Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim aż dwa razy. Saul zaś zaczął się bać Dawida, ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Potem Saul odsunął Dawida od siebie, ustanowił go dowódcą oddziału. Na jego czele Dawid wyruszał na różne wyprawy. W każdym zaś przedsięwzięciu odnosił sukcesy i Pan był z nim. Saul is crazy. Saul zwariował. He's crazy. Zwariował. He is crazy. On zwariował. Mentally crazy. Mentalnie zwariował, totalnie. And God takes this little boy, i Bóg bierze tego młodego chłopca, this little teenager, tego nastolatka, and says, go work for the crazy man, żeby pracował dla zwariowanego gościa. I have three sons. Mam trzech synów. I have two grandchildren. Dwójkę wnuków. I would never let them, ja bym nigdy nie pozwolił, work for someone crazy, żeby pracowali dla wariata. If someone crazy comes around my children, jak ktoś, jakiś wariat kręci się koło moich dzieci, I will fight them. Będę z nim walczył. But God doesn't think like I think. Ale Bóg nie myśli tak, jak ja myślę. But I've learned something. Ale nauczyłem się czegoś. When one of my church members,
Kiedy jeden z moich członków mojego kościoła tells me they have a crazy boss, że mają zwariowanego szefa, mówi, że mają zwariowanego szefa. I said, oh, good, God is at work. A ja mówię, dobrze, dobrze, Bóg pracuje. You're in a good place. Jesteś w bardzo dobrym miejscu. God is developing you. Bóg pracuje nad tobą. I love verse 14. I bardzo lubię werset 14. David stays successful. Dawid cały czas odnosił sukces. Even though in verse 11, nawet kiedy w wierszu 11 czytamy, Saul began to throw these spears, these javelins at David. Saul zaczął rzucać włóczniami w Dawida. Wow. Wow. Verse 19. I mean, next slide, please. Next slide. Następny slajd. Rozdział 19, werset 9. Na Saulu zaś za sprawą Pana znów spoczął zły, duch zły. Siedział w domu, trzymał w ręku włócznię, a Dawid grał na lirze. Nagle Saul porwał się na Dawida, chciał go przygwoździć włócznią do ściany. Dawid zdążył jednak uskoczyć, także Saul uderzył włócznią w ścianę. Dawid uciekł, wymknął mu się tej nocy. So, the first time Saul throws a spear, za pierwszym razem, kiedy Saul rzuca włócznią, he says, I'm sorry. Mówi, przepraszam. I won't do it again. Nie będę tego więcej robił. David's like, okay, begins to play the harp again. David mówi, okay, dobra, więc zaczyna grać dalej na tej harfie. He's playing the harp. Gra na harfie. And Saul has the spear. A Saul trzyma włócznie. David is playing the harp, looking at Saul. David gra na harfie. Can you imagine the tension? Możecie wyobrazić sobie to napięcie. I'm trying to do my job. Próbuję robić swoją pracę. But he has a spear. Ale on ma tą włócznię. I'm sure David was praying. But all of a sudden, Saul threw the spear again. I nagle Saul znowu rzuca tą włócznią. How would you feel? Jak byście się czuli? Would you still trust God? Byście nadal ufali Bogu? See, when I read this, it helps me to understand. Kiedy czytam to, to pomaga mi to zrozumieć. That even in difficulty, że nawet w trudnościach, God is still with me. Bóg jest nadal ze mną. So let me give you some. So David leaves. Więc Dawid odchodzi. And he's running in the wilderness. I ucieka na pustynię. And while he's in the wilderness, i kiedy jest na tej pustyni, he has a lot of other integrity checks. Ma wiele różnych innych testów. But then he has one big process event. I potem dzieje się takie jedno wielkie wydarzenie w jego życiu. And so what happens with David here? I co się dzieje z Dawidem tutaj? He has 400 men come to him. On ma 400 mężczyzn, którzy przyszli do niego. And the Bible says these men, they were in debt. I co Biblia mówi o tych ludziach? To byli to, że to byli ludzie zadłużeni. They were discontented or mentally disturbed. Oni byli troszkę niezrównoważeni psychicznie. And they were under a lot of stress. I byli pod dużą ilością stresu. Now much later on, i później, David had 30 men. Dawid miał 30 mężczyzn, who were called his mighty men. Którzy byli potężnymi rycerzami Dawida. Now remember when David killed Goliath? Pamiętacie, kiedy Dawid zabija Goliata? Goliath was a 9-foot giant. What is 9? I don't know. What's how many? 3 metrów, tak? What is that in a? What you guys don't do feet? You do meters. How many meters is that? 3 meters, I'd say. How many? Three? Three and a half. Three and a half meters. And so David picks up 5 stones. Dawid podnosi 5 kamieni. He put one in a sling. On wkłada jeden kamień do procy. And he killed Goliath. I zabija Goliata. But he had 4 other stones. Ale miał 4 kamienie. Later we read później, that Goliath had 4 brothers. Dowiadujemy się, że Goliath miał 4 braci. And I think David was ready for all of them. Ja myślę, że Dawid był gotowy na wszystkich 5. He had 1 stone for each of them. Miał po jednym kamieniu na każdego. Okay, so later on he gets these 30 men. Więc wracamy z powrotem. Później on się znajduje razem ze swoimi 30 rycerzami. And these men go and kill those other giants. I ci żołnierze Dawida wyruszają i zabijają pozostałych olbrzymów. But before he got 30 men, ale zanim on miał tych 30 mężczyzn, he had 400 men, on miał 400, who were mentally disturbed. Którzy byli lekko niezrównoważeni psychicznie. He goes from having one king. One king who's crazy, Saul. On miał jednego króla, który jest zwariowany, który zwariował. To 400 men? I trafia do 400 osób, którzy też mają problem. But he was so faithful, ale on był tak wierny, that he grew them to 600.
że ta liczba urosła do 600. So when we talk about a hands of skill, więc kiedy mówimy o umiejętnościach, if you can lead crazy people, jeśli potrafisz prowadzić zwariowanych ludzi, you can lead some true warriors. Możesz uczynić z nich żołnierzy. But before you, a możesz poprowadzić wtedy prawdziwych wojowników. But before you get the 30 great warriors, ale zanim dostaniesz 30 dobrych wojowników, you might have some crazy people. Możesz mieć trochę zwariowanych ludzi. I'm gonna tell you a secret. I powiem wam sekret. When I first started my church, kiedy pierwszy raz rozpocząłem, kiedy założyłem kościół, I had some crazy people. Miałem zwariowanych ludzi. Miałem wariatów. And then I got more crazy people. I potem miałem więcej takich zwariowanych ludzi. But I stayed in faith. Ale trwałem wiernie. Because I knew the story. Bo ja znam tą historię. During COVID, podczas COVID-u, my wife and I went to 10 countries. Ja z żoną byłem w 10 różnych krajach. Doing pastoral conferences. Na różnego rodzaju konferencjach dla pastorów. And developing leaders. I rozwijałem liderów. Our church grew like never before. Życie kościelne rosło, było coraz lepsze. And we were able to do so much all around the world. I mogliśmy tak wiele rzeczy czynić dookoła świata. Because of this story. Ponieważ poprzez tą historię. Because with these crazy men. Ponieważ kiedy ci zwariowani ludzie. David had a really difficult process event. Dawid miał bardzo, bardzo trudne te sytuacje, przez które Pan Bóg go przeprowadzał. So Saul had assigned 3,000 men to chase David. Saul wybiera 3,000 żołnierzy, żeby złapali Dawida. The Philistines did not like David. Filistyni też nie lubili Dawida. And this group called the Amalekites. I była też taka grupa ludzi, która nazwana była Amalekitami. They came and raided David's camp. Najechali obóz Dawida. And they took all the wives and the children. I zabrali wszystkie żony i dzieci. And all of their valuable things. I wszystkie wartościowe rzeczy. So we have the Philistines. Więc miał Filistynów. We got Saul. Saula. And his 3,000 men. I jego 3,000 ludzi. We got the Amalekites. Amalekitów. And those 600 men that were crazy. I tych 600 ludzi, którzy byli wariatami. They told David. I powiedzieli Dawidowi. We're gonna kill you. Zabijemy cię. That is a real process event. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. But his heart was developed. Ale jego serce było w pewnym procesie, który się rozwijał w tym czasie. And I love what David did. I bardzo mi się podoba, co Dawid zrobił. He did not faint. He did not quit in a day of adversity. On nie uciekł pod ciężarem tej sytuacji. He sought the Lord. Szukał Boga w tym czasie. And the Lord told him what to do. I Bóg mu powiedział, co ma czynić. He didn't get mad at the crazy men. Poszedł do tych zwariowanych ludzi. He let them to go retrieve their wives and children. Poszedł, aby oni odbili te żony i dzieci, które zostały zabrane. And brought them back. I przywiódł ich z powrotem. And let me share this with you. Pozwólcie, że się czymś z wami podzielę. It's not in the Bible. To nie jest w Biblii. But I talked to Jewish rabbis. Ale rozmawiałem z rabinem żydowskim. And they have shared with me. I podzielili się ze mną. That while David was going through this crucible experience, że kiedy Dawid przechodził przez tą trudną sytuację, 24 hours later, 24 godziny później, in another battle, w następnej bitwie, far away from David, daleko od Dawida, Saul the king was killed. Saul został zabity w bitwie. The worst day in David's life, najgorszy dzień w życiu Dawida, was 24 hours from his greatest achievement. Był 24 godziny oddalony od jego największego osiągnięcia. Integrity checks. Poprzez te sprawdzenia spójności serca. And process events. I przez te wydarzenia. They are simply there. One są tylko po to. To help you. Żeby ci pomóc. Develop a heart of integrity. Żeby rozwijać integralność w swoim sercu. And hands of skill. I umiejętności w rękach. Last thing. I ostatnia rzecz. The presence of adversity. Obecność tych trudności does not mean the absence of God. Nie oznacza braku Boga, nieobecności Boga. God bless you. Bóg was błogosławi. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro. Thank you.